główny bohater jest kreatorem świata. Chce zrównać się z byciem Panem Bogiem. Dla mnie to jest jakiś człowiek w jakimś, na takim etapie swojego życia, w którym orientuje się, albo właściwie może nie orientuje się, ale widzowie mogą to dostrzec, że żyje w świecie iluzyjnym, w świecie, który gdzieś sam wytwarza w swojej własnej głowie i przez to bardzo się gubi. Lir to dla mnie trochę rozpad człowieka, a bardziej tego, co w nim jest jakby w środku i pokazujemy, jaką iluzją jest cały ten nasz świat. Każdy może być tym królem Lirem, bo jakby to nie miało takiego wymiaru, że to jest właśnie jakiś bohater literacki, tylko jakby każda osoba może się wcielić w tego Lirę, bo to jest jakby taka... Dla mnie to jest taka figura właśnie człowieka, który chce coraz więcej, więcej, więcej i dochodzi po prostu do muru, bo już więcej nie może. Człowiek, który jest niedowartościowany i żądny nieustannych pochwał, nieustannych jakiejś takiej aprobaty z zewnątrz. Najprościej byłoby zinterpretować to, że to jest świr, któremu odwaliło i burzy wszystko, co do tej pory udało mu się zbudować, czy ktoś za niego zbudował. No także tak, tak. Trudno jest mi mówić o tym właśnie, o Lirze, bo jakoś tak ze względu właśnie chyba na jego skomplikowanie i na to, że razem też pracowaliśmy, i to się wszystko buduje w jakąś taką całość spektaklu i wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Jest to po prostu człowiek w jakimś procesie wędrówki swojego życia, który odkrywa, upada, no i gdzieś jest szansa, żeby się podniósł. Ale przecież są tam ślady jego niebywałej błyskotliwości w postrzeganiu świata. I wtedy może się okazać, że to wszystko jest przez niego sterowane. Tylko ja jeszcze nie znalazłem odpowiedzi na pytanie po co. Postać niezwykle skomplikowana dla mnie. No tak, troszkę takie lustro, miał być takim lustrem trochę też, nie? Że każdy coś tam... Znaczy to jest w ogóle uniwersalne trochę powiedzenie, nie? Że każdy mógł sobie coś odnaleźć. No nie była to raczej taka dobra postać, ale ludzka na pewno. Tak, głównie to jest rozpad człowieka i jakiś rozłam świata. No to jest tak chyba napisane, że nie można tego jednoznacznie nazwać. Nie można go nazwać jednoznacznie szaleńcem. No chyba że wszyscy jesteśmy w jakimś sensie szaleńcami, jeżeli wykonujemy tak szalony piruet, który zmienia cały świat, nasz świat, w sposób zupełnie nieobliczalny, bez pytania o konsekwencje, bo tak trochę rozumiem ten punkt wyjścia Lira, że to jest właśnie to szaleństwo. Za chwilę, że to jest właśnie to, tak? Przepraszam cię. Czekaj, wiesz co, bo my tutaj się ten, kamerujemy. Za chwilę skończymy. I oni wszyscy odpowiadają to samo. Rozumiem. A ja jestem pierwszy.